Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Katie Rain. Kochani, jesteśmy już na strychu. No i co my tutaj znajdziemy, jeżeli chodzi o naszego dziadka? Panie misiu, jak pan się tu dostał? Oj, przepraszam. Dobry pomysł, trzymaj wartę, ja będę szukać. Dobra. Pan miś gotowy do służby, dostałem kolejne osiągnięcie. No możemy to wyłączyć albo włączyć. Ciemność widzę, odblokowane osiągnięcie. Dobra, tak lepiej. Elektroniczny wykrywacz metalu. Trochę nieporęczny, żeby go nosić bez konkretnego celu. Ok, detergent. Wielki kanister z detergentem. Mamy tu już jakieś półki, filiżankę do kawy, papiery. Myślę, że to będzie bardziej istotne. Ale najpierw obszukajmy tutaj może boczki. Co kryje się w walizce? Mamy jakiś kod. Zamknięta walizka. Wciśnij przycisk. Od 0 do 9. Żadnych symboli chyba nie ma, więc będziemy szukać na pewno kodu. Co to może być za kod? Kod w butach. Stare krzesło biurowe na kółkach. Mam ochotę na przejażdżkę. Półki. Różne książki i artykuły biurowe. Nic ciekawego, nie wpadło w oko. Jeszcze może? Półeczki nadal. Diagram, książka, filiżanka do kawy, maszyna do pisania, papiery. I nic oprócz tego. Dobra, zaczynamy może od diagramu. Wygląda, jakby ktoś zajmował się geometrią. Niewiele z tego rozumiem. Filiżanka do kawy. Kilkudziesięcioletnia kawa. Cudownie. Książka. Gruby podręcznik do matematyki. Coś zabraliśmy. Tajemnice nieskończonych liczb. Arthur Gibson. Żółta zakładka. Liczba pi. Nic oprócz tego. To jest ogólnie przybliżona liczba pi, z tego co pamiętam. Znaczy 3,14 to jest przybliżona, to 3,14, 15, 9, a dalej to są liczby pi, chyba nieskończone, ale nie jestem pewien, nie chcę wam gadać bzdur zbytnio. Szkołę skończyłem już kilka lat temu, jakby nie patrzeć, kilkanaście nawet. Nie, kilka. Liczby Fibonacciego, tak zwany ciąg liczb Fibonacciego. No też kiedyś o tym coś czytałem, ale to już było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. To już było bardzo dawno temu. 1, 1, 2... A, pamiętam. Patrzcie, jeżeli chodzi o te liczby, które tutaj widzicie, to ogólnie w liczbach Fibonacciego robimy to w ten sposób, że dodajemy pierwszą liczbę z drugą liczbą, czyli 1 plus 1 daje nam 2. 1 plus 2 daje nam 3. 2 plus 3 daje nam 5. 3 plus 5, 8 i tak dalej, i tak dalej. I potem jakiś się z tego chyba diagram ogólnie robiło, ale już nie pamiętam dokładnie, jak to dalej było. Liczby pierwsze. To chyba każdy z nas z matematyki to pamięta. Ciekawie się zaczyna robić, naprawdę ciekawie. Dobra, maszyna do pisania. Stara maszyna do pisania pokryta pajęczynami. Jakieś stare rachunki, nic ciekawego. To by było chyba na tyle. To by było chyba na tyle. Ile mamy w ogóle tej cyfry? Może coś z tej książki moglibyśmy wyczaić. 6. Maksymalnie 6 cyfr. Książka matematyczna. To na pewno nie. To na pewno nie. O, może liczba pi? 3, 1, 4, 1, 5, 9. 3, 14, 159. Zobaczymy. 3, 14, 159. To byłoby zbyt proste. Wątpię, czy książka wystarczy, by to rozwiązać. No, czyli twórcy to przewidzieli.
Czyli twórcy to przewidzieli, że ktoś będzie próbował tutaj przybliżoną liczbę pi wpisać. Dobra, schodzimy na dół w takim razie i idziemy do naszej babci zapytać się, czy ma jakieś informacje na temat tej walizki. Dobra, babuszka. Wyskakuj z wiedzy. Witaj, skarbie. Co nam powiesz? Chcę cię zapytać o kilka rzeczy, babciu. Dobrze, skarbie. Zamknięta walizka. Znalazłam na strychu zamkniętą walizkę. Wiesz coś o niej? Ten staroć? Joseph mówił, że są w niej tylko jakieś wiekowe papieryska z sił powietrznych. W takim razie, po co skomplikowany zamek szyfrowy? Bardzo dobre pytanie, skarbie. W każdym razie nie wiem, jak ją otworzyć. A książka? Znalazłam tę książkę na strychu. Poznajesz ją? O, tak. Kupiłam ją kiedyś Josephowi na urodziny. Zawsze fascynowały go liczby. Wierzył, że matematyka może wyjaśnić wszystko. Był człowiekiem nauki. Nie można zaprzeczyć. Dyktafon? Babciu, a to już podaliśmy. Dyktek. Dobra, to już pamiętamy. Wiecie co, przesłuchajmy może jeszcze raz nagranie z dyktafonu. Przewijmy całkowicie. Poczekajcie. Czerwony, niebieski, żółty. Czerwony, niebieski, żółty. Dwóch żółtych. Wiem, mam rozwiązanie. A, cwane, ale mam cię. To było dosyć proste. I żeby nie było, ja gram w tą grę pierwszy raz, nigdy jej nie oglądałem ani nic z tych rzeczy. Żebyście mnie tam nie oskarżyli o nic. Jeszcze raz. Trzy czerwone, niebieski i dwa żółte. 3, 1, 2. Jakie to były trzy czerwone? Trzy czerwone, jeden niebieski i dwa żółte. Tak? Teraz sobie przypomnieć, co to były liczby pierwsze. O kurczę. Ja, jeżeli chodzi o to, byłem zmatany zawsze noga. Nie chcę walnąć gafy, dlatego sobie wolę przypomnieć. Dwa dzienniki naturalne. Jedynkę i siebie samą. Jedynkę i siebie samą. Dwa naturalne dzienniki. Jedynka nie może być, czyli dwójka może być, trójka może być. Czwórka już nie, bo może być dwójką, aha, czyli 3, pierwsze czerwone, 2, 3, 5. 2, 3, 5, 1. 2, 3, 5. 1. 2, 3, 5, 1. 3, 1. Tak. Dokładnie. Czyli się udało. Jest tylko chyba koperta dla nas tutaj możliwa. Nic więcej tu chyba nie widzę. Jeszcze poklikam, ale chyba nie. Ops, sarki memorki. Dobra. Sprawdźmy, co dana koperta ma w środku. Zobaczmy, co jest w środku. W środku były dwa zdjęcia, wycinek z gazety, kluczyk i kaseta magnetofonowa. O, i miedziana moneta z jakiegoś powodu. Dobra. To jest raport policyjny, nam to jest niepotrzebne. Zdjęcie żołnierzy. Dziadek w mundurze z dwoma innymi mężczyznami.
Z tyłu napisano odręcznie. Trening lotniczy. Baza lotnicza McConnell, 1941 rok. Baza lotnicza McConnell. Tu jeszcze było prześwietlone zdjęcie. Wygląda prześwietlone. W tle chyba są jakieś drzewa, ale większa część zdjęcia jest po prostu biała. Kolej na pewno dałoby się jakoś wyostrzyć. Pomyślę o tym jutro, kiedy wrócę. Dobra, mamy zdjęcie, wycinek z gazety. Tragiczne utonięcie w Conwell Springs. Wczesnym rankiem w niedzielę 14 lipca w pobliżu jeziora Conwell znaleziono martwą nastolatkę. Pogrążona w smutku pozostaje rodzina, matka, ojciec i młodszy brat. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Conwell 21 lipca. Artykuł ma datę 15 lipca 1975 rok. Tragiczna historia. Ciekawe, po co dziadek to zachował. Nastolatka, która utonęła. Moneta, którą znalazłam w walizce, chyba została wybita w tym samym roku, w którym się urodziłam. Może dlatego ją zachował. Mieliśmy z dziadkiem zabawę, w której chował po domu monety, a ja ruszałam na poszukiwanie skarbów. Ale nie na strychu. Myślałam, że jest tam zbyt strasznie. Stosunkowo nowoczesny kluczyk, niestety niepodpisany. Dobra. Z gazety już mieliśmy. I mikrokaseta strych. Tę kasetę znalazłam w walizce z etykietą automatyczna sekretarka. Dyktek powinien ją odtworzyć. Dobra, dyktafon. Albo inaczej, to trzeba było chyba przenosić. Dobra, przewijmy ją do końca. A jest przewinięta. Nie teraz. Da się nagrywanie włączyć? Nie ma tu czego nagrywać. Dobra, odpalamy. Dodzwoniłeś się do rezydencji Rainów. Zostaw wiadomość po sygnale. Witaj, Joseph. Pani Rain. Charles. Jakiś głos w głowie mówił mi. Zadzwoń do nich. Erika urodziła chłopca. Jej pierworodny. Na szczęście, czego by nie mówić, nie wygląda jak jego ojciec. Posłuchaj, może chcielibyście się z nami spotkać. I jak tam wasza mała Katie? Może chce zobaczyć dziecko? To daj znać. A. Jest tylko szum. Robi mi się od was niedobrze. Nigdy nie wrócimy. Nie dzwońcie, nie piszcie. Jeżeli jeszcze raz spróbujecie się z nami skontaktować, zadzwonię na policję. Joseph, jesteś tam? To ja, Hojrak. To spotkało i mnie. Tylko tobie mogę teraz ufać. Zadzwoń, jak tylko będziesz mógł. Hojrak, tu żywi pies. Ciekawe, kim jest ten cały Hojrak. Hojrak, tchórzliwy pies. Nie znasz Hojraka? Hojrak. Nie ma czego nagrywać. Nie teraz. Dobra, no to chyba tutaj tak naprawdę mamy już wszystko ogarnięte, jeżeli chodzi o to. Na pewno będę chciał się przejechać na cmentarz i zobaczyć jeszcze raz, jak to nazywała się ta nastolatka. Ale idziemy jeszcze do babuni zapytać się o te różne rzeczy, które mamy w tej chwili. Babuncia? Halo, halo? Dzień dobry pani. Witaj skarbie. Babciu. Pogadajmy. Chcę cię zapytać o kilka rzeczy, babciu. Dobra, baza lotnicza McConnell. Możesz mi coś powiedzieć o bazie lotniczej McConnell? Znajduje się niedaleko Conwell Springs. W trakcie wojny Joseph jakiś czas tam stacjonował. Może to on utopił tą nastolatkę? Pewnie do tej pory szkolą tam młodych pilotów. Kiedy dziadek zaciągnął się do sił powietrznych? Krótko po naszym miesiącu miodowym, kiedy wyjechał na tę straszną wojnę razem ze swoim przyjacielem, Charlesem i moim bratem Andrew. To były straszne lata. Myślałem, że umrę z nerwów, tak się martwiłam. Cieszyliśmy się z każdej, nawet najkrótszej wizyty Josepha, ale on wciąż wracał na front ku mojemu przerażeniu.
Gdy powiedziałam Josephowi, że jestem w ciąży, gdy miał się urodzić twój ojciec, dał sobie sprawę, w końcu sprawę, że dość już tego i zakończył służbę. Krótko potem wrócił do spokojnego życia rolnika, w tym właśnie domu i pomagał twojemu pradziadkowi na roli, aż do jego śmierci. Nastolatka, która utonęła. Wiesz może coś o dziewczynce, która tu utonęła? Tak, straszna tragedia. Miała ledwie 16 lat. Nie znaliśmy dobrze tej rodziny. Woleli trzymać się na uboczu. Pamiętasz może imię dziewczynki albo nazwisko rodziny? Strasznie mi przykro, kochanie. Nie mogę sobie przypomnieć. W porządku, babciu. Tylko się zastanawiałem, po co dziadek chciałby to zachować. Joseph zawsze przeżywał tragedie innych. Być może chciał zrobić coś dla tamtej rodziny. Tak czy inaczej, ze mną o tym nie rozmawiał. Hoyrak. Czy pseudonim Hoyrak coś ci mówi? Brzmi nieco znajomo. Kojarzy mi się z pseudonimami, jakie nadawali sobie w lotnictwie Joseph i jego koledzy. Joseph był mścicielem. Ileż te razy wpakował się w kłopoty za złamanie zasad. Do dziś nie wiem, jak udawało mu się ze wszystkiego wykaraskać. To musiało być dziedziczne, patrząc na to, co mi uchodziło na sucho. Każdego ranka dziwię się, że nie budzę się w więzieniu. Z pewnością nie jest tak źle, skarbie. Jednak wracając do tematu, nie wiesz, kim jest ten cały Hoyrak? Powiem się, że nie, ale siły powietrzne to chyba dobry początek. Hoyrak, pseudonim. Dobra, nie chcesz o tym już rozmawiać, spoko. Prześwietlone zdjęcie. Babciu, możesz mi coś powiedzieć o tym zdjęciu? Jest strasznie jasne. Może coś było nie tak z aparatem? Może. Spróbuję coś jutro wymyślić na uniwersytecie. Spójrz na zdjęcie, które znalazłem w zamkniętej walizce. Boże, nie widziałam tego zdjęcia od lat. Zostało zrobione, gdy Joseph stacjonował w bazie lotniczej McConnell. On stoi po lewej. A ci dwaj? Nie pamiętam imienia mężczyzny, który uśmiecha się z tyłu. Ten pan po prawej był najlepszym przyjacielem Josepha. To Charles Wade. Mi się wydaje, że Hoyrak to jest właśnie Charles. Co możesz mi powiedzieć o Charlesie Wade'ie? Wiem, że stał się dość znany, odkąd poszli z Josephem na wojnę. Wygląda na to, że wymyślił jakiś niesamowity element do samolotów. Obecnie wszędzie go stosują. Wiesz, jak mogę się z nim skontaktować? Obawiam się, że nie, moja droga. Nie widziałem go od lat. Drogi jego i Josepha rozeszły się przed twoim urodzeniem. Z jakiegoś konkretnego powodu? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Dobra. Wycinek z gazety. Wiesz coś o tej historii, babciu? Niewiele, skarbie. To było takie smutne. Dziewczyna miała 16 lat. Nie znaliśmy dobrze tej rodziny. Woleli trzymać się na uboczu. Pamiętasz, jak się nazywali? Niech na pomyślę. Strasznie mi przykro, skarbie. Nie mogę sobie przypomnieć. W porządku, babciu. Tylko się zastanawiałam, po co dziadek chciałby to zachować. A, to już czytaliśmy. Kluczyk. Rozpoznajesz ten kluczyk, babciu? Znalazłam go na strychu. Obawiam się, że nie, skarbie. Moneta. Ta moneta coś dla ciebie znaczy, babciu? Obawiam się, że nie, skarbie. A dużo nam nie powiedziałaś o tym wszystkim. No ale mniejsza. Dobra. Muszę iść, babciu. Porozmawiamy później. Pa, Katie. Myślę, że w tej chwili możemy już chyba się ogólnie stąd wynosić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tu już chyba nic więcej nie znajdziemy. Tu już raczej nic nie znajdziemy. Hmm.
No dobra, komisariat, wybór motoru, nadal nie mamy tego. Co my dalej możemy zrobić? Możemy jeszcze spójrzeć na cmentarz, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie ma tam właśnie tego nagrobka. Tylko czy my tak to rozpoznamy? Dobra, Katie, chodź. Przeszukujemy cmentarz. Są tutaj podane... Czekajcie. Czekajcie. Czy my tu mamy podaną datę? 14 lipca.14 lipca 1975. Mój rocznik. O, tu ktoś jest. 76. Dobra, to właściwa data. Chyba była to Lily Myers. Powinnam dotrzeć do jej rodziny. Czyli znaleźliśmy 14 lipca 75 rok. Lily Myers. Ciekawe, co ten dzieciak robi tu sam. Zapytajmy. Hej, mały. Cześć. Co tu robisz? Nie twoja sprawa. Lubię cię, młody. Nie jesteś tu sam, prawda? Gdzie jest twoja mama? Jest w pobliżu. Nie widzę jej. To musisz być ślepa. Poszukam twojej mamy, dobrze? Nigdzie nie odchodź. Jak tam chcesz. Grób. Poczuję w pokoju, dziadku. Żałuję, że tak się to potoczyło. Jak ja mam... Dobra, nie mamy tu po co wchodzić. No ale tu żadnej mamy nie widzę. Nie powinien zostawiać tam tego dzieciaka samego. No ale nie ma tu jego mamy, to... Już go nie ma. Mały? Chyba znalazł swoją mamę. Conwell Springs. Myślałem, że nigdy tu nie wrócę. Dobra, czyli co? Dzieciak jest duchem? Joseph Irwin Crane. 95 rok, 18 września. No czekajcie, 24. Nie, no jest znacznie starszy. Dobra, czyli... Teoretycznie już możemy sobie stąd iść chyba. Podoba mi się to, że te zagadki tutaj są naprawdę bardzo ciekawe. W sensie, nie są aż tak trudne, da się domyślić. Są... Nie są oczywiste, ale nie są też tak skomplikowane, że musisz siedzieć i główkować i nie wiadomo, co jeszcze robić. Chodźmy jeszcze raz do babci. Zapytajmy się, czy to jest to nazwisko. Dobra, idź do babci, pogadajmy. Lily Myers. Dowiedziałam się, że dziewczyna, która się utopiła, nazywała się Lily Myers. Coś ci to mówi? Tak, jak mogłam zapomnieć? Sue, Jack i ich dzieci. Lily oraz Nathan. Nadal mieszkają w okolicy? Matka i syn, tak. Czasami ich widuję. Mieszkają przy jeziorze.
Ale nie ojciec? Ojciec zniknął zaraz po tym, jak Lily odebrała sobie życie. To ona się zabiła? Nie wiedziałam. Były z nią same problemy. Truman wydał później oficjalne oświadczenie. To nie był żaden wypadek. Masz, babciu, bardzo wybiórczą pamięć, wiesz? Jak tak, to nic nie wiedziałaś, a tak teraz spalisz takimi szczegółami, że to szok. Rozumiem. Wiesz, jak mogę się z nimi skontaktować? Niestety nie, kochanie. Jak już mówiłam, raczej stronią od ludzi. Rodzina Myersów. Dobra, narka babka, dawaj rentę. Jestem ciekaw, czy możemy znaleźć ich w książce telefonicznej, bo to chyba była książka telefoniczna, prawda? Lily Myers. Nie żyje od 20 lat. Mogłem poszukać kogoś z jej rodziny, ale potrzebne mi imię i nazwisko. Rodzina Myersów. Dobra, znalazłam adres. Charles Wade. Cholera, nie ma tu Charlesa Wade'a. To byłoby spróbować, ale jest bogaty i sławny. Pewnie ma zastrzeżony numer. Nie ma też Wade'a Industries, ale raczej ciężko, żeby mieli biuro w takim małym hrabstwie. Muszę skontaktować się z nim inaczej. Hoyrak, pseudonim. Żadnych wyników. Bezaltnicza. Dobra, mam to. B.L. McConnell. Nie pokazało nam. Mogę go znaleźć, to raczej nie. Raczej nie. Ej, ale nie ma tutaj tego numeru, to po co nam się to wyszukało? Ojej, znów przepraszam. Dobra. Czyli teraz powinniśmy mieć więcej adresów rajczego dojeżdżenia. Czy odblokowało nam się coś w tej chwili? Tak, chatka nad jeziorem. Bo pytanie, czy my jeszcze w sumie nie powinniśmy podlecieć na komisariat? Ale wiecie co, nie, zbliża się koniec odcinka. Podlećmy sobie jeszcze nad chatkę. Czy na chatkę nad jeziorem. Przestało padać. Wypalone papierosy. Termometr. 12 stopni. Całe szczęście, niezbyt zimno. Ktoś tutaj jest nogowym palaczem. Dobrze wiedzieć, że mamy coś wspólnego. Tutaj jest masa wypalonych papierosów. Jezioro. Jezioro Conwell. Lily Myers dokonała tu żywota. Wygląda jak mały dok z kilkoma łodziami. Nie ma po co tam iść. Czyli po prostu się utopiła Catmobil. Utopiła się tak naprawdę w domu. Znaczy w domu, na podwórku. Coś jest w środku. Zapukajmy. Tak? Mogę w czymś pomóc? Mam nadzieję. Nazywam się Rain. Kitty Rain. Od Josepha. Ta, którą odesłali. Dokładnie. No, czego pani chce? Chciałem zadać kilka pytań na temat pani córki, Lily. Wie pani co? Ja nie mam żadnych odpowiedzi. Lily była ważna, wyjątkowa. Lily umarła. To wszystko. Mój dziadek był się z panią spotkać, żeby o nią zapytać. Może i tak. Nie wiem. Nie wiem, czemu miałaby to być pani sprawa. Nie proszę o dużo, pani Myers. Wyraźnie nie ma pani pojęcia, jak to jest stracić dziecko. Do widzenia. O. Jeszcze raz? Ach, znowu pani. Dobra, nie pójdę, dopóki nie dostanę jakichś odpowiedzi. Dalej tu jestem i nie pójdę, dopóki pani ze mną nie porozmawia. Zasługuję na kilka minut pani czasu. Zasługuje pani na uderzenie w twarz. Pukamy dalej. Nie odpuści pani? Nie. Dalej tu jestem i nie pójdę, dopóki pani ze mną nie porozmawia. W takim razie przyjemnego spania w liściach. Puk, puk. Proszę sobie iść. Nie.
Nie pójdę, dopóki nie dostanę jakichś odpowiedzi. Spadaj. Puk, puk. Przestań. Nie. Puk, puk. Znowu pani. Ja chyba się zapędla. Ostatni raz i spadamy. Nie odpuści pani, nie. Jestem miło tak, kurde, z otwartymi drzwiami. Spadaj na bambus. Spadaj na bambus. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. No a co? My się widzimy w następnym odcinku z Katie Rain. Chociaż teraz pewnie raczej Moonlighter, bo gramy tak raczej na przemian. No i kochani, będą to raczej nasze główne serie teraz, które będą występować na kanale, tak więc przyzwyczajcie się, że dopóki nie skończymy tych dwóch, bądź się ten nasz Moonlighter nie znudzi, bo nie wiem, czy dam radę go przejść oczywiście całego, to raczej gier nie zmienimy, a przynajmniej nie do czasu, dopóki nie znajdę czegoś fajnego i treściwego na kanał. Jeszcze raz grał do was Shiro, życzę wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru, trzymajcie się, hej hej!